Nie chcę twarzy pokazać. Wie pan dlatego, bo mogę, mówię jeszcze raz, powtarzam, że mogę mieć kontrol jutro w swojej gospodarce. Bo to jest tak wszystko, w każdym starostwie, każdy jest kierownik z PSL-u i oni co to robią, to gorzej jeszcze jak za komuny. Do rolnika napuszczają różne kontrole, a to kolczyka nie ma jedna krowa, a to coś takiego i później po premii to wszystko. To jest partia, która, wie pan, ja panu mówię, że mój dziadek kiedyś był PSL, prawdziwy Mikołajczykowski, to musiał się ukrywać długo. Teraz to nie wiadomo co to jest, taka szemranina, komuterstwo tylko i więcej nic. To jest cały PSL. Ja to już nie, wielu ludzi mówię, jeżeli ci ludzie zostaną odsunięci od władzy, to myślę, że i rolnictwo się poprawi. Czyli, a rolnictwo się poprawi, to i w Polsce się poprawi? To wszystko pociąga jedno za drugim. A jak widzicie współpracę z samoobroną? Samoobrony już nie istnieje. To znaczy samoobrony w sensie organizacji, tak? W sensie organizacji, samoobrona to już nie jest. A to Izdebski żaden partner do jakichś rozmów. Aha, a tam no. Izdebski coś kombinuje? Izdebski to ja nie wiem co on kombinuje, czy to jest OPZZ, on się to teraz przytulił do Kukiza chyba tam bardziej, nie wiem czy tam on poparł Kukiza w wyborach ostatnich. No, a co to tak. Będzie to nie wiem. Pan Gabryś to i tak powiedział za słabo. PSL trzeba. To jest partia, to jest antychłopska. Ale ja nie chcę nikogo niszczyć, panowie, tylko jeżeli 20%... Ale kto chce kogo niszczyć? Ale przepraszam, jeżeli 20% ludzi głosuje na Kukiza, to znaczy najpierw mieliśmy partię Piwa, mieliśmy Tymińskiego, mieliśmy Korwinis, mamy Palikotyzm, teraz Kukiz. Ja nie wiem, czy ludzie nie rozumieją, że to wszystko jest, że tak powiem, ja uważam, kolejne odsłony że rozmaitych maherów. Że ludzie maherów? Ależ panie, no najpierw facet, przepraszam jak już mówię, no najpierw facet śpiewa piosenki antyzetchenowskie. To jego sprawa, może i tam. Później popiera PO. Później mu obrok dają w TVN-ie. Z panem wojewódzkim podpisuje porozumienia. Później na TVN pluje. No przepraszam bardzo. Ja nie mam, niech kandyduje i bardzo dobrze, niech tego, tylko że proszę pana, niektórzy się z tych kandydatów nadawali tak na kandydatów na prezydenta, jak ja na śpiewaka operowego, chociaż śpiewać mogę, no. No ale każdy w Polsce może, panie Gabrysz. No ależ to nikomu nie zaszczyt. Ja nie startowałem, bo uznałem, że trzeba inny ustrój zaprowadzić w Polsce i to przygotowujemy. A jaki ustrój, panie Gabrielu? Ustrój jednoznacznie odpowiedzialny, bo w tej chwili władza jest rozproszona, wykonawcza pomiędzy tamtego owego, wchodzą sobie na ciszki, kopią się po tych. Kadencyjność, po kostkach. Kadencyjność posłów i Przedstawimy konstytucję. A ile kadencji? Dla Polski? Dwie i koniec. Nie, kadencyjność w samorządzie, natomiast przepraszam. Tak samo i ale, poseł. Nie, panie kolego, ale nie, bo to jest sztuczne. Sztuczne. Co to znaczy dwie kadencje? Najpierw poseł przez jedną kadencję się uczy. W drugiej kadencji coś pojmuje i pan już mu dopiero nie. Jeżeli jest dobry, niech będzie nawet dożywotnim. Przepraszam, to musi być bardzo dobrym działającym. Przepraszam, jeżeli jest taki pan... poseł, dobrze działający, Wunderlich. To? Wunderlich. Wunderlich. Przepraszam, ja nie wiem, czy on jest dobrze działający. Ja tylko wiem, że obecny system partyjny w Polsce jest po prostu patologiczny. Dlatego, że dostają nasze pieniądze, z nich się nie rozliczają de facto, mają dostęp do mediów, a ci, którzy są poza parlamentem, albo zostali z niego siłą usunięty prawie, że tak jak tym, tak, mają małe szanse. A ja mogę nieskromnie powiedzieć, nie było posła, który prawdziwie byłby dla mnie partnerem w sprawach Polski, bo to są memułaki SWK, syte wyliniałe koty. Kiedy mnie na polach, na oczach Polski męczono, który z nich się, że tak powiem, opowiedział po mnie? Jak mi wyłączano mikrofon, nie raz, nie dwa, który podniósł rękę, powiedział, panie marszałku, Płażyński, bo to było za Płażyńskiego, albo Borowski, bo to było przy drugiej okazji. Proszę nie wyłączać mikrofonu posłowi, bo mówię o ważnych sprawach, proszę panu. Jak byłem przez 2 tygodnie w Ministerstwie Skarbu i protestowałem przeciwko sprzedaży ziemi, energetyki i cukru, który zadzwonił do mnie, Gabriel, trzymaj się, przyjdę, pomogę ci. No ale jeść podawali panu. Jeść mi podawali przez Jan, tak jest. O. I ja zatańczył tutaj pan. Jan jest, który mi przyniósł, prawda, śpiwór, no. Bo najpierw za poduszkę mi służyło ten ale panie Gabrielu. Fotel, prawda, za niech poduszkę. Niech dokończył o tym polskim, który ale... ograniczyć do 200 posłów. Nie, w naszej propozycji no. Jest 280-300, bo tam z tym jest związane, proszę panów.
To po pierwsze, Senat nie jest z małym sejmikiem, tylko jest Izbą Strategii Państwowej. W inny sposób działający i inaczej jest dokonywany nabór. Najwyższy. To znaczy jak? Po trzech z każdego województwa, plus byli prezydenci i premierzy, dlatego że są to ludzie jednak, którzy pełnili urzędy w Rzeczypospolitej i oni nie mogą być, że tak powiem, na marginesie, a poza tym mają wiedzę też, proszę bardzo, niech się wykażą. I to właśnie Senat ma przygotowywać projekty reform, nie pod, jak to się mówi, naciskiem okoliczności koniunktury politycznej, ale wedle mądrości i potrzeby państwa. To, co jest wielką szkodą w państwie, że na przykład, znaczy szkodą, błędem, że partia rządząca nie uzgadnia dalej idących reform z opozycyjną, tylko sobie wprowadza. Przychodzi tamta, następna i to wszystko wywala. Tak było ze służbą czyli zdrowia i z innymi, prawda? Przyszedł pan Łopiński od pana Millera. On się Łapiński, czy jak wyrzucił, prawda, ustanowił wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia. Krótko mówiąc, nie czas, żeby tu przedstawiać założenia konstytucji. Ja z naszymi kolegami to przedstawię jako propozycję. Najwyższą władzą w Polsce jest minister, nie prezydent, nie premier, tylko ma funkcję ministra Rzeczypospolitej. Jego ministrami w tym obecnym znaczeniu są sekretarze stanu i podsekretarze. I pełni, że tak powiem, władzę wykonawczą. A gdzie taki system w Europie jest? W Polsce będzie. Dlatego, że powiem już idę. Słuchaj, tu już naruczę uświadamiać, co mam zamiar zrobić. Otóż dzisiaj, mówiąc obrazowo, jeżeli nasz prezydent jedzie do Putina, to jest mały. No bo Putin ma dużą władzę. Jeżeli nasz premier jedzie do pani kanclerz, to też jest mały. Czyli jest, jest zawsze w gorszej sytuacji. I w ogóle błędem Polski jest to, że mamy ustrój niepisni, I w związku z tym, no musi tutaj nastąpić jednoznaczne, że tak powiem, opowiedzenie się za silną władzą wykonawczą, powoływaną przez parlament, tak jest, czyli zachowujemy jednak polską tradycję parlamentaryzmu, ale ustanawiamy silną władzę wykonawczą w postaci ministra Rzeczypospolitej. To będzie najwyższy tytuł, bo ten gość musi pamiętać, że służy narodowi, prawda? No właśnie, jak jest służącym, a nie wynosić się już, prawda, bo on jest prezydent, bo on jest premier albo król. Nie! On ma służyć Rzeczypospolitej ludziom. Ale oni służą. Panie Gabrielu, więc kwestia JOW-ów teraz. Jak pan ma stosunek do JOW-ów? Bo JOW-y, z tego co słyszałem, to ma być powoływanie posła i możliwość odwoływania posła. Nie, ale to są dwie rzeczy. Jak to wygląda? Nie, bo JOW-y, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, to jest sposób wyboru. Natomiast to nie jest uzależnione czy się od odwoływania, bo to się można ustanowić ekstra, że tak powiem, formułą. Ale JOW-y to jest kolejna, że tak powiem, zmyłka, jak to mówią studenci, bo JOW-y nie rozwiązują żadnego problemu, o którym tutaj... Znowu, proszę popatrzeć, jaki system wyborczy mają poważne kraje europejskie, kontynentalne. Mają albo... Prezydencki? Nie. Mówię o wyborach. Albo mają, prawda, proporcjonalny i praktycznie wszędzie z domieszką większościowego. Czyli część posłów jest wybierana według proporcjonalnej, tak jak my mamy, a część według jednomandatowych okręgów. Natomiast w Anglii tylko i w Ameryce, w Australii jest system ten JOW-y anglosaski, który jest bardzo krytykowany zresztą w tamtych krajach. No, ostatnio, ale nie tylko, ale słuchajcie, no bo ten, który jest zwycięzcą, bierze wszystko. Przepraszam bardzo. W Polsce jeszcze jest kształtuje się życie polityczne i partyjne. I rozmaite środowiska powinny mieć jakiś udział też w kształtowaniu Sejmu i tak dalej. Więc JOW-y faktycznie ustanawiają system dwupartyjny. I to nie jest dobre. Powiem więcej. Ja byłem jednym z niewielu posłów, który opowiadał się za systemem mieszanym. W 2004 roku była taka debata, prawda? A wszyscy inni, no, albo pozorowali, tak jak pan Giertych się opowiadał za, ale wiedział, że to nie przejdzie wtedy, więc można było schlebiać, mimo że jestem za JOW-ami. PiS i Platforma, która niby w tym w jakiejś części szła, też się nie opowiedziała za. Krótko mówiąc,
współczesne partie to są partie wyborcze, to są przedsiębiorstwa wyborcze, prawda, które mają pieniądze od nas, nie troszczą się, że muszą prawdziwie tyrać, żeby przeżyć, tylko mają forsę z tego, od państwa i sobie żyją, no, że ale, tak powiem, beztroską. Ale lepiej od państwa, że mają. Panie Gabrielu, a pan zaproponował? To jest kolejna debata na temat finansowania, mogę powiedzieć, ale nie. Tylko ja sobie nie życzę, żeby partia za moje pieniądze fundowała sobie dla swoich posłów czy przywódców billboardy na wysokość 7 pięter i szerokość budynku. Byłem na wyborach samorządowych w Białymstoku, kandydaci tu na placu tego Zawiszy, kandydat na prezydenta też 7 pięter wysoki, szerokość budynku. Przepraszam, to jest normalne, we Francji jest tak, że komitet wyborczy wysyła ulotki wszystkich partii startujących do obywatela, ten się zapoznaje już. My naśladujemy Amerykę w najgorszym wydaniu, prawda, budując sobie takie show. I najczęściej tych facetów, którzy przychodzą z trzeciego albo piątego szeregu, się instruuje, jak masz łapkami obracać, jak masz składać ręce, jak mówić, no uśmiechać się. No to, kiedyś pana Balcerowicza instruowano, jak został szefem Unii, że ma się uśmiechać. Że się ma uśmiechać, bo zawsze taki ponury. W związku z tym mówił o jakiejś poważnej, trudnej sprawie i się w tym momencie uśmiechał, bo miał zakonotowane, że się ma uśmiechać. Panie Gabrielu, jeszcze jedno, bo pan coś wywołał ten temat. Pan powiedział, że pani Kopacz, pani Suchocka, pan Buzek, pan Marcinkiewicz mają siedzieć w Senacie. No pan to powiedział niedawno. Nie, powiedziałem. Skład Senatu pan wymienił. Prezydenci, premierzy. No premierzy, to był premierów pana. Wymieniłem, no, tych albo, najgorszych. Albo nie? Mają siedzieć w więzieniu, albo w Senacie. No, tego pan nie dopowiedział. Tego pan nie dopowiedział. Dziękuję.